Siemanko, siemanko. Kawałek pytona na moim stole. Transformatorki takie. Transformator, zasilacze LED. 30 W, ale tu jest transformator. Taroidalny, on się nazywa transformator. Jak tutaj w ogóle pisze? Oświetlenia halogenowy 12 V 600 W. Co ja mówię? 60 W. 600 W to naprawdę dużo by było. Duży, większy transformator. Także takie oto rzeczy ostatnio pozyskałem. Kawałek kabla ziemnego. Tu oczywiście muszę uzbroić się w odpowiednie ostrze. Powiem wam, że ten kabel ziemny jest wyjątkowo twardy i tą wierzchnią izolację najlepiej ściągać jak jest ciepło, czyli gdzieś na zewnątrz 20 stopni lato do słońca i wtedy ta izolacja jest miękka, a jak już się zimniej robi poniżej 20, chociaż wyjątkowo mamy ładną jesień. Oglądałem przed chwilką Bastek Recycling, pozdrawiam kolego, jak zbiera grzyby, a ja w wolnym czasie z tym kablem chcę się uporać i mam tutaj jeszcze elektronikę, wieżę i tam we wieży jest transformator. Te transformatory w ostateczności dopiero rozbieram, tak jak ten i tam jest też oryginalnie transformator, nie jest żaden zasilacz impulsowy, tylko transformator. Za chwilkę to pokażę, tylko ściągnę tą izolację z tego kabla. To jest bodajże 10. Drut. Gruba sztuka ten pyton. Tak na szybko obrałem ten kabel. Ciekaw jestem, ile tutaj jest w ogóle. 10 minut pracy, tak? 10 minut pracy przy takim kablu. Tnę go na kawałki, dlatego że wiadomo, w depozycie, w tej beczce więcej się zmieści. Kurde, ten kabel jest, te żyły w tym kablu. 100 jednak grube są, no ale to będzie koło 10. Jedna żyła czystej miedzi 145 gram. 145 gram. To jest druga żyła 280. Kilo miedzi liczę w granicach 30 zł. Tak najprościej.
No już jest 345 gram. No myślę, że pół kilo będzie. 15 zł. 10 minut pracy przy obieraniu tego kabla. No wiadomo, każdy mi zadaje pytanie, jak ogląda film związany z kablami, skąd ja biorę te kable. Niedawno wam pokazywałem shorta, jakie ja instalacje przerabiam, co ja zmieniam. Jeżeli ktoś przerabia czy przebudowuje jakąś instalację nawet w domu, to tak naprawdę te stare kable już są, przewody, kable, w ogóle rozdzielnie całe. Ostatnio miałem też budowlankę, jest nie do naprawienia, tam są elementy stare, popalone, przewody, kable krótkie, to przecież jakoś jeszcze raz ciężko wykorzystać. Przede wszystkim ta izolacja jest różnej jakości i krótkie odcinki. Przecież nie będziemy tego łączyć, tak? Tych takich kabli. Jak jest metr kabla zostaje, półtora, dwa, trzy, pięć. Co z takim kablem zrobić? 575 gram. 30 to jest 15 zł. Taka formalność. 17,25 dokładnie. 17,25. No i co? Depozyt. Do depozytu. I tak sobie pomyślałem, że jak ja będę otwierał te beczki, no to jedynie trzeba je obciąć dookoła. No nic tutaj nie zrobimy. Nie wyciągnę już z powrotem tej miedzi. No wiadomo, do punktu skupu trzeba jakoś później zawieźć. Wysypać to na wagę. No i tak to sprawa wygląda. Elektronika. Elektronika. Niektóre rzeczy można wykorzystać. Powiem wam, że z takiej elektroniki czasami wyciągam różne rzeczy, kondensatory. Jakieś stabilizatory, no takie rzeczy, które powtórnie można wykorzystać. To jest wszystko plastik, czyli do plastiku, do odpowiedniego pojemnika, ale niektóre rzeczy naprawdę warto odzyskać. A wziąłem tak naprawdę tą wieżę bez takiego większego przekonania, że tutaj będzie transformator, a jednak oprócz transformatora, już wam pokazuję, oprócz transformatora wzmacniacz małej częstotliwości, to są wyprowadzenia na głośnik, prawdopodobnie tak, kanał lewy, kanał prawy, wzmacniacz dosyć fajny. Ten wzmacniacz można powtórnie wykorzystać, tylko trzeba wiedzieć, gdzie go po prostu przeciąć, tak by tego wzmacniacza nie uszkodzić. TDA7269. To wam nic nie mówi, ale naprawdę czasami są duże, fajne wzmacniacze. O, tutaj jeszcze coś mamy fajnego. Jakieś tranzystory. Tranzystory ciekawe. O,
Ale tak naprawdę to bym musiał prześledzić. To jest jakieś zasilanie. Z tego co mi się wydaje. Tu jest zasilanie, bo tutaj wtyczka była od zasilacza. Tu mogą być jakieś zasilacze jeszcze na tą płytkę. Na tą płytkę z elektroniką, z wyświetlaczem. Także to jest do obejrzenia. Ale dla ludzi, co zajmują się recyklingiem, najważniejszy jest ten transformator. Transformator, zasilacz. Chociaż powiem wam, że szkoda jest go tak rozbierać. Ten transformator można wykorzystać takie rzeczy. Jakiś zasilacz, ładowarka. Ja go muszę pooglądać dokładnie. Bo nie sztuka to rozbić młotkiem, sztuka jest wykorzystać go ponownie. Z kabli nic nie zrobię, z takich ścinków, to tylko idzie na recykling, ale z tych różnych rzeczy można to powtórnie wykorzystać. I zachęcam was do tego, by nie tylko się patrzeć, ile jest miedzi, czy jak to rozbić, ale powtórnie wykorzystać i pokazać to, co jest przez was powtórnie wykorzystane, uratowane po prostu od huty. No tak, podwójne zasilanie, czerwone i żółte, a ten niebieski i też czerwony z tej strony z uzwojenia pierwotnego to przez przekaźnik i tu jeszcze dławik, także no ciekawe to zrobione. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Długi film się zrobił. Pozdrawiam. Łapki, suby, pamiętajcie o mnie. Pozdrawiam wszystkich oglądających mój kanał. Wszystkiego dobrego.